Nazywam się Waldemar Mizura, mieszkam w miejscowości Janów, to są okolice Puław Góry Puławskiej. Prowadzę gospodarstwo rolne z uprawami rolnymi zboża rzepak i truskawkę. Truskawkę uprawiamy tu od lat, to jest bodajże najstarsze zagłębie truskawkowe w Polsce. W związku z tym ta roślina była i chyba będzie uprawiana w moim gospodarstwie. W moim gospodarstwie stosuję produkty Sumi Agro. Są to fungicydy i środki owadobójcze. Przykładem jest stosowany, załóżmy, na tej plantacji Mospilan 20 SP. Produkty stosuję od wielu lat, nie pamiętam już jak długo. No, stosuję tak długo, bo zadowolony jestem z tych produktów. Jesteśmy obecnie na plantacji truskawki w rejonie Puław. Odmiana Verdi, jak widzimy, w systemie praktycznie można powiedzieć obecnie klasycznym, ściółkowana faza rozwojowa, kwitnienie. Można nawet powiedzieć, że jest to już środek kwitnienia. Plantacja jest prowadzona w sposób bardzo dokładny, precyzyjny, z konwencjonalną ochroną, środkami ochrony roślin i nawożeniem. Plantacja też jest, jak widzimy, nawadniana, także możemy się spodziewać bardzo dobrego plonu. Pan Waldemar oczywiście używa m.in. też środków ochrony naszej firmy, czyli firmy Sumi Agro. Na plantacji był używany Mospilan na kwieciaka malinowca w dawce 200 gram na hektar. Stosuję Mospilan z kilku powodów. No najważniejsze to jest długi okres działania i cena produktu jest korzystna na powierzchnię, na hektar chronionej plantacji. Długi okres działania Mospilanu w moim przypadku jest bardzo potrzebny, gdyż plantację przykrywamy i możemy na dłuższy czas zastosować przerwę między zabiegami. Właśnie to jest podstawowa zaleta tego środka. Dodatkowym i bardzo ważnym atutem jest to, że Mospilan jest bardzo bezpieczny dla pszczół. Chronię plantację wieczorem po oblocie pszczół, ale nie mam obaw, że rano na tej plantacji pszczoły mogą bezpiecznie pracować. Wybór tego preparatu, czyli Mospilanu, jest jak najbardziej wskazany, ponieważ jest to produkt, który działa systemicznie, nie boi się właśnie chłodnych temperatur. Jak zresztą widzimy, nawet w tej chwili też mieliśmy opady deszczu, czyli w momencie, godzinę po zabiegu, też nie ma problemu, że produkt nie jest już zmyty, bo bardzo ładnie się wchłania i po godzinie na dobrą sprawę mamy 80% substancji już w roślinie. Produkt też jest dlatego wybierany, że ma dosyć długi okres działania, czyli spokojnie po wykonaniu zabiegu na kwieciaka przez kilka dni mamy bardzo fajną skuteczność produktu. Stąd też był wybór, padł wybór na Mospilan. Ze stosowania Mospilanu jestem zadowolony i polecam go stosowania innym plantatorom truskawki.